Także dzisiaj, proszę Państwa, mamy czarny PR dla Takto Finanse. No i tutaj w komentarzach, zresztą bardzo licznych, w komentarzach bardzo licznych też audycjach radia. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, są różne wypowiedzi. No, to kto na co zasłużył, to i ma. Także, proszę Państwa, nasze radio o wszystkim. Dzisiaj jest już sobota, a wygląda to jak niedziela. Jest szaro, jest brzydko, dlatego mamy może troszeczkę więcej tych kolorów. Mamy co Państwu pokazać, tak, aby coś z tego wynikło. Uchowała się nam bombka, proszę Państwa, bo jak ten Przybyłowicz nam tu narobił skandali pełno, bombka się nam uchowała, to znaczy taka, która jest cała. Bombka taka, która jest niezbita, bo po co miałaby być zbita, prawda? Nasza dziewczynka przyzwoitka jest. Witamy naszą dziewczynkę przyzwoitkę. Wszystko jest, proszę Państwa. Zabawki są, zabawki mamy. Gdy nadaje nasze radio, a że to KFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, a że w ogóle to KFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Zapraszamy Państwa serdecznie, że te buziaczki przesyłamy. Всего хорошего, Тамара. Желаю сибирского здоровья, кавказского долголетия. Tak troszeczkę współczujemy dzisiaj, proszę Państwa, tym pijakom, których, no oczywiście, że spotykam przypadkowo, ale jak jadę z Woli i Bemowa, no to było ich sporo. Także pijak zniszczy siebie. Zniszczy wokół siebie wszystko. Będzie atakował i szkoda, że tych pijaków jest coraz więcej, bo ja wiem, z czego to wynika. Przecież wiadomo, czy człowiek biedny, czy człowiek bogaty, czy ma dużo, bo ja w ogóle nie chciałabym tutaj dzielić na biednych i bogatych, ale może inaczej powiedzmy, czy ma więcej pieniędzy, czy ma mniej pieniędzy, to i tak nawet i ten, który ma mniej pieniędzy, leci w chlanie. No to więc jak tutaj przyjechałam 523 z Woli, z Bemowa, to przy kiosku widzę, że pijak zaczepia faceta, który brzydko nie wygląda, który może być nadziany. Tak sobie myślę, że go nagabuje, a ten udaje, że z nim nie rozmawia, a potem tu wleką się po mostku i tak dość szybko idą, że jakby za człowiekiem, że ludzie boją się. A to jak doświadczysz takich różnych sytuacji, to będziesz wiedziała, że pijak jest strasznie dokuczliwy. Pijak strasznie jest wrażliwy na pieniądze, które ma może jako swoje, żeby wszystkie wydać na alkohol, a tobie ani grosza. Nie mamy się co dziwić matkom wychowującym dzieci, że pijak zrobił dzieci, a nie chce na te dzieci dać ni grosza. No to więc właśnie, czy to są alimenty, czy inne kwoty, które pijak musi dać, przekazać, no ciężko je jakoś, proszę Państwa, zabrać. Ciężko je odebrać, aby przekazać na rodzinę. Także no, cierpienie, tak jak w średniowieczu było cierpienie, proszę Państwa, ze względu na ciemnotę, o ciemnocie średniowiecznej też chciałyśmy dzisiaj powiedzieć, że czarny pijar związany jest z przesądem. Ciemny PR związany jest z zabobonem, z jakąś ciemnotą, że jak ktoś jest chciwy, to czasem ta chciwość jego nie zna granic i on wtedy, tak jak ta, proszę Państwa, pożyczkowa też firma Euro, kupisz pralkę, kupisz lodówkę, no to poszła babka, mówi tak, no mam pełno pieniędzy, ale chciałabym po prostu kupić, oszczędzając coś sobie na raty. No to więc poszła i już tę lodówkę wybrała i poszła na przegląd swojej cipki. No, nasza Martusia to na filmach LGBT nie wstydziła się pokazać swoje wszystko. Ale tutaj jak jesteś w euro, kupujesz pralkę, kupujesz lodówkę, no laptop może niekoniecznie, bo już teraz po co ci laptop? Po co ci dziecko laptop? Mówię do chłopczyka. Po co ci laptop? I on laptopy posprzedawał, no z tym, że teraz musi tam zapłacić. No ale on wie, że ja go bardzo kocham, że ja go tam opłacę. No dobrze.
No ale mówimy troszeczkę o Martusi, Siusi, mówimy też o pijakach, którzy mogą doprowadzić do ruiny wszystko ze względu na chęć chlonia. Muszą mieć. I strasznie są dokuczliwi i strasznie te pieniądze przeliczają, ale po to, żeby nie stracić ni złotówki na co innego, jak na wódkę tylko chcą przepuścić piwo. Tutaj pod mostem jest dobry klub, Piwo Dębowe Mocne. Nie wiem, czy oni to zamkną, bo to może z punktu widzenia prokuratury, z kolei może prokuratura by się zainteresowała, że tu pod mostem jest sklep Mini Delikatesy, które nie dość, że są drogie, z ludzi zdzierają, ale teraz już ten cukier wszędzie po 4 złote będzie, bo tam kiedyś jak cukier był po złoty 67 i taniej, jeszcze i w Tesco Extra były 2-3 ceny, można było wybrać taniej cukier kupić, to tutaj jednak w delikatesach przy Saskiej Kępie skrzyżowanie ze Stanami Zjednoczonymi, no to po 4 złote, teraz pewnie po 5, po 6 cukier, taniej nie kupisz. No to oni sprzedają takie piwo dębowe mocne po 2 złote. To jest bardzo tanio. Nawet złoty 9,99. Po 2 złote dębowe mocne 7,2%. No to jak jest po 2,90, po 3,20 i nie wiadomo po ile jeszcze piwo może być w tych różnych sklepach, to tutaj jest tylko po 2 złote. To więc jak pijaki tu się teraz... No ja mówię Przybyłowiczowi, ale to może i niepotrzebnie, kiedyś tam, kiedyś, było, że tu jest po 2 złote pyszne piwo dębowe, mocne, bo to takie troszeczkę na miodzie, pyszne, chociaż ja tego miodu nie lubię, no ale to wiecie Państwo, jak ktoś tak zacznie to chlać, to ta kierowniczka sklepu mówi tylko przed sklepem proszę nie pić, to więc stąd mówię o tej budce proszę Państwa. Z piwem, a nie, to jest kiosk, no to za kioskiem tu stoją, jak się wchodzi na mostek, no to widać, chowają się w cieniu, aby nie koło sklepu, żeby nie podpaść tej kierowniczce Mini Delikatesu, no. Kiedy patrz, i proszę Państwa, i że te alkohole i picie pod budką z piwem, no to więc Anna Romanowicz, Podlaska, pisarka, żeby to wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Ja tego nie wymyśliłam. Anna Romanowicz. No mam nadzieję, że żyje, ale jak to usłyszy, to może i umrze. Proszę Państwa, ludzie sobie sami dokuczają, bo do nas tutaj na infolinię, że tak powiem, do internetu naskarżył Janusz Laskowski, którego puszcza Radio Maryja, bo on tak... Pewnie jakiś katolik znowu, ale to widzicie Państwo, moherowi są strasznie dokuczliwi. I także napisał, że ktoś tu śpiewa na jego melodię, na jego piosenki. No to tak z grubsza, patrząc się na to, to co, to źle, że ktoś śpiewa na jego melodię, jego piosenek, to źle. Jego reklamuje, jego propaguje przy okazji tak tylko. No i tam naskarżył. No my mamy te nagrania, ale przecież jak mamy 50 tysięcy filmów, jak on nawet tylu tych piosenek nie ma, Janusz Laskowski, no to myśmy sobie mogły stać nas na to, żeby ukryć, usunąć z internetu te filmy. Niech się nie denerwuje facet, bo po co ma umrzeć na zawał serca? No ale właśnie mówię, może ta Anna Romanowicz, jak to usłyszy, bo to przecież ona wymyśliła i cztery kabarety żydowskie, proszę Państwa, jeden kabaret żydowski, Białystok Miłości Moja, potem był taki kabaret Gdzie te kury, gdzie te karpie, był też kabaret z czerwonym kapturkiem, był tam jeszcze inny kabaret, cztery kabarety żydowskie. Anna Romanowicz napisała, pochodzi z Sokółki, u nas w Facebook Light bardzo dużo jest na temat Sokółki. Przy okazji, no bo mam, znam Anię Romanowicz, koleżankę, przyjaciółkę, bardzo miła pisarka, Podlaska, nawet nagrody dostawała i ona się udziela, też ma wypożyczalnię strojów dla dzieci, też opiekowała się dziećmi w przedszkolu, nawet i w żłobku, bo ona wszędzie musi być. Zresztą o mnie mówi, że och, że ja już chyba w świecie wszędzie byłam. Ja mówię, Aniu, uspokój. No i tak ona napisała,
Białystok miłości moja, kabaret, jak to Żydów przepędzili z Białegostoku, że tam ja ani jednego Żyda w Białymstoku nie znam. A tu nie jest Białystok, tylko Warszawa. W Warszawie to i tych Żydów u Świadków Jehowy znam pełno, bo przecież ja i uczyłam angielskiego, i niemieckiego, i francuskiego, i mieszkałyśmy, i wygłupiałyśmy się z tymi Żydami, bracia nowaccy Brudnie, bracia szymańscy na Brudnie, i Zatylia, pianistka, fortepianistka, która i altem nam tu w chórze śpiewała, i nawet na Pragę Południe przyjeżdżała do występu, do Pałacu Ślubów, jak był ślub, do występów. I Zatylia, piękny alt, przepiękny, bardzo silny, potrzebny nam, jak 3, 4, 5 osób na ślubie śpiewa, prawda? Jest gitara, 2 gitary, 3 gitary. No i Izatylia i mąż jej też dziennikarz, tak jakoś nieszczęście go spotkało, bo go wykluczono. No ta Izatylia to na pewno jeszcze żyje, ale on być może też jeszcze żyć, ten pan, no cholera, Rysio, o, imię też Rysio. I on z kotami spał jako nie stary kawaler, ale w skórach chodził i ciągle nam mówił: dzieci moje kochane, macie ubierać się ciepło, macie chodzić w skórach. No to i zawsze to małżeństwo, jak myśmy na Ambrozji byli tutaj jeszcze przy placu Konstytucji, Ambrozję można było na piętrze zjeść, teraz tam chyba nie ma tych Ambrozji. A to zawsze i Zatylia i z mężem Rysiem, to są bardzo zacni ludzie, bo ona pianistka, muzyczka, on dziennikarz, no to przecież jako zresztą też udzielający się ludzie u Świadków Jehowy. Proszę Państwa, oni zawsze mówili, że ja taka delikatna, ja taka wrażliwa, że ja muszę pochodzić z jakiegoś bardzo przyzwoitego, szlacheckiego jakiegoś domu. No ale jako Świadkowie Jehowy to tak z przymrużeniem oka, bo to wiecie Państwo, nikt tutaj nie jest polityczny, nikt tutaj nie kręci u Świadków Jehowy. Jak ktoś powie, to z serca, to od siebie, no, to jest pewne. Nie ma ciemnoty, nie ma ślepoty, nie ma głupoty, nie ma zabobonu, no i nie ma bałwochwalstwa, bo jak całuje w obraz, to będzie kogoś po rękach całować. A ja nie lubię, jak się ci, którzy tak nosem pociągają, którzy tak się lubią na zewnątrz, z tej strony zewnętrznej, obcałowują swoje ręce, obejmują się, kochają się wzajemnie, no to ja tego nie lubię. Ale to strasznie. I to wszędzie jest, że ludzie jak mają te imieniny, urodziny, obcałowują się. A to wszystko jest lipne, no bo przecież jak oni nawet nie znają imienia Bożego, zapomnieli o Bogu swoim, jakąś Maryśkę, Maryję wystawili w 531 roku naszej ery, a więc już bardzo dawno temu, ale bardzo późno po chrystianizmie, bo to naszłość była, to przyszło z pogaństwa, kult kobiety, kult dzieciątka, mleko z piersi Boga Rodzicy, po wszystkich kościołach potem było, gwoździe z krzyża, którego nie było, bo to był pal, proszę Państwa, palec Ducha, no takie bzdury, że dużo ludzi odeszło od kościoła, od wiary. Bardzo dużo mamy dzisiaj ateistów, proszę Państwa. No ale u nas, u Świadków Jehowy, no to wiadomo, że nie ma ludzi ciemnych, zacofanych, zabobonnych, ani przesądnych. I w tego typu relikwie nigdy nikt nie wierzył. Nawet gdyby to miało być artystycznie, gdyby to miałaby być czapa popia, czy biskupa Jakuba, czy dużo złota, dużo pięknego śpiewu, to Świadków Jehowy to nie poruszy, ani nawet nie wzruszy. A dzisiejszy świat jest tak zapętlony w zabobon, że nawet jak czarny kot przebiegnie, to się bardzo zastanawiają, czy aby co złego się nie stanie. Człowiek jest przesądny, ciemny, to wynika z ciemnoty religijnej. No dlatego ta religia musi upaść. Wszelka religia zła, Babilon Wielki, Apokalipsa 17-18 rozdział, czytaj. Siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. Także butna, ona nie rozumie, że wielokrotnie, czy to była Ohola, czy to była Oholiba, one wszystkie zginęły. Chodzi o religię, jasne, że system religijny, kiedyś w ogóle była teokracja, a dzisiaj
nawet nie wiedzą, że kiedyś ateisty nie było na świecie. A skąd się to wzięło? No właśnie, diabeł wszystko umie. Nawet internet wymyślił. Wszystko tak ciebie cyfrowo podsumuje, że jak nie będziesz miała grosza, telewizora nie kupisz. No a paruski gawaritca. Smatrić telewizor, że to ja poszła w magazin, żeby smatrić telewizor, to znaczy oglądać telewizor w supermarkecie. Oglądać telewizor w sklepie, czyli smatrić telewizor, tylko można w magazynie. No i tak pani Jagiełło, nasza profesorka, potem ja zdawałam egzaminy i przyszły takie dwie babki, dwie kosy. No i wcale nie musiały być z brzuszkiem, wcale nie musiały być starsze, ani młode, ani stare, ale powiedziały, proszę pani, smatrić telewizor nie tylko w magazynie. I ona się tak zastanowiła, się przestraszyła, bo chciała mnie zakosić tutaj. A jaki jest bilet miesięczny po rosyjsku? A jak jest to po rosyjsku? Bo widziała, że ja tak w kratkę chodziłam, bo to przecież musiałam głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Jak te egzaminy trzeba było zdawać. No i babka wpadła. Chciała mnie tutaj wykończyć, ale może ja wiem, może niezłośliwie. No, bo ja z rosyjskiego, no zawsze te piątki miałam, no to jak ona mnie tu chciała, wiesz, podejść, no to gdzie te piątki dostanę? Ale ja wiedziałam, że ja i tak swoje wiem, że ja wiem najlepiej. Mam piękny ten rosyjski język, piękną wymowę, i bo to język rosyjski też jest trudny i niemiecki jeszcze trudniejszy. Angielski to nie jest tak, że to jest sorry, że to jest okej, okay, jak to ci często mówią, prawda, spod świętej Anny wyjdą żebracy i że sorry, prawda, udaje Anglika, a żebrze, na piwo znowu, żeby tutaj przyjechać na Saską Kępę i kupić, no przyjechać za darmo, bo to przecież jeżdżą za darmo, w Caritasie za darmo, wszystko jest, Matka Boska się opiekuje Warszawą za darmo, tutaj na Saską Kępę przejechać i kupić piwo za 2 złote, mocne, całą puszkę. Ciężkie to. Dużo tego piwa. I tylko za 2 złote. No. Także proszę Państwa. Musimy wiedzieć, jak postępować z pijakami. No jeszcze gorsza ta pijaczka. 17-18 rozdział Apokalipsy, która mówi, siedzę jak królowa, wdową nie byłam, żałoby nie zaznam. No to dobra pijaczka, nie? Krew pije. Także mówimy tutaj o tych bankach, które sobie same zapracowały na czarny PR. Mówimy też o firmie Orange, która już tak podejdzie, proszę Państwa, jak to euro na raty, podejdzie Twoją rodzinę tymi światłowodami. Jaka Twoja ciotka, jaki Twój wujek, czy w domu mieszkają razem, ile osób masz na utrzymaniu, ile tu, ile tam, jak Ciebie podejdą, to już potem, no już będziesz musiała zapłacić. Chociaż i tak sama wiesz, że jak już PESEL mają, to i tak musisz zapłacić. Po co oni pytają się o tę twoją rodzinę? Ale jak już podejdą, a nie daj Boże tymi światłowodami, to już po tobie, to już po tobie. No, to jest mentalność cyfrowa i wtedy nawet jak grosza tam nie zapłacisz, to oni z tego grosza zrobią fortunę całą, proszę, nową firmę. No, także niesamowite to jest, proszę Państwa, jak można człowieka wykończyć, to ten system obmyślił, wymyślił. Szatan, diabeł, devil, the great. Także, proszę Państwa, oni po to ten wywiad przeprowadzają. Po to, żeby Ciebie osaczyć. To nawet oni sami nie wiedzą, co oni robią, bo czy Angela Merkel wiedziała, co ona robi, że ona wpuszcza obcokrajowców? Przecież wiadomo, jeżeli Świadkowie Jehowy od 100 lat tutaj w Polsce ponad głoszą, bo w roku 1905 pojawili się od strony Gdańska jako misjonarze. Proszę Państwa, Świadkowie Jehowy mówią, to Angela Merkel nie wiedziała. Ale co mówią Świadkowie Jehowy, że w dniach ostatecznych będą ciężkie czasy, mało tego, że ludzie będą samolubni, chciwi, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, nieposłuszni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci,
rozmiłowani w rozkoszach bardziej niż w Bogu, którzy przybierają pozór pobożności. I tutaj jest ten uśmiech, podawanie ręki przy powitaniu. Niektórzy tego bardzo nie lubią. No ja tego strasznie nie lubię, bo to też dotyczy, tak jak mówię, imienin, też dotyczy urodzin i tak dalej, czyli wszystkiego tego, czego Biblia nie pochwala nawet. Nawet piętnuje. No, także widzicie Państwo, tak miało być w dniach ostatnich i Angela Merkel, która prawdopodobnie jest ewangeliczką, powinna o tym była wiedzieć. No i teraz tutaj Radio Maryja tłumaczy, że nie powinno się wpuszczać obcokrajowców takich, bo to jest inna kultura, całkiem z innej mańki. No, jest to kultura i już. No i Angela Merkel zrozumiała, ale coś nią kieruje, coś, ktoś tam steruje, prawda? Dalej. No i jeszcze, i zwłaszcza, że jak piszą gazety, że we Francji przyzwyczaili się, że im tam coś zburzą, wysadzą, że tu 50 osób zginie, tu 100, że jakby się do tego przyzwyczaili. No ja bym się do tego nie przyzwyczaiła, molestując tutaj Polskę. Jesteśmy w Polsce, a gdzie nie ma ani świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych ludzi, są tylko ci moherowi i ateiści, którzy nosem pociągają. No to tyle przykładów podałyśmy, że człowiek powinien wiedzieć, że Bogiem tego świata jest szatan, diabeł. Ten świat jest sterowany. Tak, to jest celowe działanie szatana. I to trzeba było uwzględnić, a wiedzieć wcześniej, zastanowić się chociaż. No, także ja ciągle mówię, zanim cokolwiek powiesz, 10 razy się zastanów. No ale tutaj to jest tematyka biblijna i jeżeli ktoś Biblię czytał, to zawsze o coś zahaczył, coś wie. Także zapraszamy Państwa serdecznie do czytania Pisma Świętego, aby się dowiedzieć, co Jezus Chrystus na ten temat też mówił odnośnie pierwszych chrześcijan, swoich uczniów, braci, przyjaciół, że ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Już Państwo tu wszystko widzą, cały obraz tego świata, że on jest zły, że ten świat należy do diabła. A no właśnie, i Angela Merkel nie wiedziała tego, ewangeliczka. A tutaj też katolicy Biblię czytają, a Biblia pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. W śmietniku, na śmietniku, na krzaku, na bruku, na drzewie, na ziemi, na glebie, na asfalcie, Biblia. I to, proszę Państwa, dodatkowo Radio Tok FM podnieca ludzi, reklamując książki, a to, że w Pałacu Kultury Stalina i Lenina międzynarodowe targi książki. I ja tutaj też w komentarzach mówię, że jak żeśmy tam były wielokrotnie, no to tonę makulatury przyniosłyśmy, a reklama za reklamą i jeszcze i kupisz, to wtedy masz 2 tony. I jak tak wracasz z Pałacu Kultury Stalina i Lenina, szczęśliwa, że masz wszystko, cały świat. Władasz, tak jak to diabeł powiedział Adamowi i Ewie, że ten Jahwe to wam wcale nie jest potrzebny, że będziecie jako bogowie, znający dobro i zło i nie umrzecie, a będziecie dalej żyć. Mot, mot, umrzesz, umrzesz, słowo hebrajskie. Powtórzone, mot, mot, umrzesz, umrzesz, niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz, z pewnością umrzesz. Tak niektóre przekłady biblijne oddają, że oni mieli naprawdę umrzeć, Adam i Ewa. No i umarli, oczywiście, że umarli. Adam i Ewa umarli. I nie było ich w niebie, w bezkresnym prostranstwie wsielennej. Tak jak tutaj Janek Witek, no nie miał wyjścia, musiał szukać gdzieś tego raju, bo jak przecież nie był świadkiem Jehowy, Biblii nie czytał, jej nie znał. No to szukał gdzieś u Anunakiej, co mi lata koło sraki. Jak mu to powiedziałam, to się troszeczkę przeląkło, ale stwierdził, że Biblia jest jednak wspaniałą księgą, bo tak jak myśmy rozmawiali, dyskutowali, to on powiedział, że to jest bardzo logiczne. No ale on się tak zapędził,
w Anunnaki, co mi lata koło sraki, w te inne, że szczura widział na Marsie, a to tam widział gdzieś coś jeszcze, że już tak się zapętlił, że nawet już i wróżył, jak tu Roder przychodził z Bernadetą, to on jej wróżył. Potem, jak się dowiedział, że tego nie wolno robić, to Bernadetę za drzwiami trzymał. Dzisiaj, Bernadeta, ciebie nie wpuszczę, jestem zmęczony. I tak myśli sobie, znowu będzie mi tu siedziała 6 godzin i pije herbatę za herbatą, a on, Janek Witek, no bardzo gościnny, oczywiście i nie to, że ona tam wykorzystywała tę jego gościnność, ale jak szła z pracy, no to zanim ją Roger odbierze, no to się nudziła tutaj po prostu, no siedziała, ale najbardziej nudził się Jan Maciej Witek. Jak już nie mógł powróżyć, no jak mnie nie było, to jeszcze wróżył, potem jak ja jestem, to on się wstydził tego, że nie wolno wróżyć, a on wróży. To znaczy wstydził się, ale i, że rozumiał, że to, co on robi, jest złe, bo król Saul poszedł do wróżki Endor. I źle zrobił, ale jak już miał stracone, przegrane, no to dlatego tam poszedł, bo wiedział, że Jahwe go opuścił, że nikt go nie chce, jako króla. I zginął potem Saul, a jeszcze chciał wcześniej Dawida, wybranego przez Jahwe, króla dobrego, dobrego człowieka. Tak, tańczył Dawid, tańczył. No i Saul wtedy dzidą cisnął, chcąc go zabić. Z góry w dół dzidą cisnąć, bo Saul był wściekły, że Dawid tańczy. A radować się można u świadków Jehowy i można alkohol pić z umiarem i można i tańczyć. No ale to wiecie Państwo, jak dać pijakowi kieliszek wódki, to się skończyć może bardzo źle. No to już... Świadkowie Jehowy tego nie robią oczywiście. No. Także, proszę Państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. I najgorsze jest to, że jak tu Janek Witek też golił się, to zadzwonił telefon z firmy Orange. No i że tam propozycja taka, propozycja tak. Ja mówię, Jaśku, jak chcesz, to gadaj. Ja olewam to. No Janek Witek, ponieważ to też dotyczyło go, bo on tutaj na internecie siedział, był na internecie i zrozumiał, że to, co ma w telefonie, to też jest połączone z internetem, bo przecież internet jest też i w telefonie, ale on miał taki byle jaki, aby tylko dzwonić. I godzinę całą Janek Witek rozmawiał. Gdzieś mamy tę rozmowę w internecie, ale że ponieważ tego jest około 50 tysięcy filmów na kanale El Mercedes, 5-10 tysięcy filmów. No to może Państwo znajdą, może Państwo nie znajdą, jak Janek Witek tutaj stoi koło patelni, na której pełno jest petów, które on zbierał z całego świata, smaki całego świata, ale może nawet nie to było najciekawsze, jako skandalistyczne, jako apendiks, jako dodatek w naszym radiu, wizualizacje radia. I to kefemy, bo Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra. To ta rozmowa z firmą Orange była niesamowita, bo Janek Witek powiedział, że jesteście Żydami, że doprowadzacie ludzi do ruiny, jesteście złodziejami, jesteście oszustami i już tak jak i Gazeta Wyborcza, nikt jej nie kupuje, nie czyta, plajtuje, siada, się rozpadnie i wy też się rozpadniecie. Państwo zobaczą, że tutaj nawet czytałam, jak Firma T-Mobile się chce sprzedać Polsce. No, zobaczymy, co dalej będzie się działo, ale proszę Państwa, no, ile tego oszustwa i złodziejstwa jest w firmie Orange. I tutaj jak Janek dzwonił, rozmawiał, dyskutował, to tupał nogą. Ja zaczęłam kręcić film, no bo niespecjalnie, ale przez przypadek. Patrzę, ale numer Janek Witek po prostu się wyżywa, całą swoją filozofię wykłada, jak to Żydzi tu w Polsce się pojawili, proszę Państwa. I to się nagrało, jest ten film w internecie, jak Janek Witek tupie i się wścieka, a ten facet z Orange, zamiast się wyłączyć, to coś mu się tam chciało gadać. I gadał, tłumaczy, że my nie jesteśmy żadnymi Żydami, a Janek Witek udowodnił, że to jest na tej licencji żydowskiej. No właśnie.
No i teraz, proszę Państwa, Kanna Romanowicz, która pochodzi z Sokółki, tam w Anglo-Ameryce Białystok, napisała kabaret miłości, Białystok miłości moja, że przepędzili Żydów do Łodzi, no i dalej, do Izraela, przez Warszawę. No to jak oni tak jechali, to pewnie gdzieś tam przez Wrocław, we Wrocławiu się zakotwiczyli. I teraz, a tak to finanse, proszę Państwa, tak tu ludźmi manipuluje, tak to ludzi prześwietla, a że już wcześniej przecież musiałaś wypełnić formularz zgłoszeniowy. To nie dość, że te inne firmy wydzwaniają jak na sraczkę, no to tak to finanse ciebie będzie inwigilować przez całe 2 tygodnie. A jeszcze, bo to tyle trwa, 2 tygodnie, tak, zanim wpłacą ci na kartę bankomatową. No ja akurat mam kartę bankomatową BOŚ, Bank Ochrony Środowiska. Mam teraz ING, no to właśnie przydałoby się, jak to ona działa, jak to funkcjonuje. No to dlatego kamery nasze zapuściły się z mikrofonami Google razem, proszę Państwa. Wy, tak, to finanse. I co się okazuje? Przez przypadek u nas wszystko Pantarej, wszystko płynie i się wszystko revelation objawia, pokazuje, a okazuje co, kto, jakie. To nie wszystko złoto, co się święci. Złoto to nie będzie we Wrocławiu, bo tam cerkiew to taka jest sztuczna, nawet i po polsku śpiewają w cerkwi. Mówili u nas w Białymstoku, w Anglo-Ameryce Białystok, na górze, na chórze mówili, że we Wrocławiu w cerkwi śpiewają po polsku. W bardzo wielu miejscach, nie powiem, że zawsze. No nawet mi się podobało, że poziom taki dość mają we Wrocławiu wyćwiczone, ale im bardziej to jest wyćwiczone, tym Boga mniej. Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. A jak się zapuściłam do Moskwy, proszę Państwa, to już tam w ogóle tak te baciuszki chodzą jak w teatrze, jak kukiełeczki, jak jest w Biblii dla ubogich, że przyszedł facet ze wsi do kościoła i te laleczki mu chodzą, bo Biblii on czytać nie będzie, bo Biblia zamieniona w łacinę. Nie w złoto, tylko w srebro. Oszustystyczne diable. W łacinę, tak żeby on nie mógł zrozumieć, no bo gdzie chłopu do łaciny. Ja uczyłam się w Akademii Teologii Katolickiej łaciny, ale stwierdziłam, że łaciny się uczyć nie będę, tego się uczyć nie będę i po pół roku zrezygnowałam z Akademii Teologii Katolickiej na Dewajtis 5 tutaj w Warszawie, a chodziła mi tak w kratkę, bo przecież byłam czym innym zajęta. No, ale mnie ta łacina zdenerwowała, a jak Państwo będziecie surfować po, czy surfować, jeździć, latać, pływać i fruwać po internecie i w internecie, to Państwo zobaczycie, że specjalnie Kościół zamienił łacinę, przecież nie mormonów, bo nie było. Dzisiaj też już nie ma, bo się wyprowadzili z powrotem do Anglo-Ameryki Białej. Także Kościół rzymskokatolicki, tutaj ten, który nosem pociąga, kaszla, pochrumkuje, zamienił Biblię w łacinę po to, żeby Biblia była tylko dla wybranych. A no właśnie, przypominają się nam te karteczki na bankiet za tyłem rozdawane na zapleczu, na uboczu koleżankom. To wszystko są to te żydowskie podziały. To więc jak Anna Romanowicz napisała ten kabaret Białystok miłości moja, to myśmy miały w bardzo wielu miejscach występy tam w Anglo-Ameryce Białystok i w hali Włókniarz i przyszli no, z władzy, piękne stoły było, tego było bardzo dużo, pięknie. Ajajajajaj, giwant, zwiedziłam świat wszerz, w poprzek, wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź, łódź. A to tam śpiewali placuszki, racuszki i ryż, na życie w Łodzi był spryt, lecz tu kiedy kazali uciekać, nie było na co już czekać. Ajajajajaj, giwałt, zwiedziłam świat wszerz, w poprzek, wzdłuż, a w świecie zdobyłam swój szmal i w oczach mych tylko jest łódź.
No i taka ostatnia była piosenka. Miasto Białystok, miłości moja, tutaj korzenie swe zapuściłam. Ty dojrzewałeś ze mną z latami i tu rodzinę swą założyłam. Tra-la-la, tra-la-la, Polak sobie radę da. Tra-la-la, tra-la-la, Polak sobie radę da. I tam, gdy zdobywałam ościenne kraje, zahandlowałam rzecz oczywista. Dzisiaj nie muszę, rząd mi dopłaca, zapłata moja całkiem jest czysta. I znowu się powtarza. Tra-la-la, tra-la-la, Polak sobie radę da. Tra-la-la, tra-la-la, Polak sobie radę da. I proszę Państwa, jeszcze tam zwrotka trzecia i czwarta. Tego jest bardzo dużo. No i być może się wściekł ten Janusz Laskowski, że tych Żydów przepędzili z Białegostoku do Łodzi. I tak, jak mówię, osiedlili się we Wrocławiu, żeby oszukiwać, dręczyć, kłamać. A to tam, a to tu, a nawet nasza Andzia Rotenberg przybyła z Rosji. No to już całkiem, że nasza kochana Żydóweczka przybyła z Rosji, to już całkiem dziwne. Może i skandalistyczne, proszę Państwa, że z Rosji, a wszędzie przecież oni jeździli jak cyganie. Wszędzie. No i Janek Witek właśnie opowiadał taką śpiewkę, ale to się wszystko potwierdziło, że zważywszy, że te wszystkie podejrzenia się potwierdziły, że tam, gdzie oni się pojawią, wszystko doprowadzą do ruiny, a potem ich nie ma. Państwo zobaczą, jak Tusk buja, że nie bardzo go tu w Polsce spotkasz. No, a był w Buffo tam na Beneficie i Marian Opania. Tutaj też i śpiewamy i 100 lat pomagamy Marianowi. Słuchaj, Marian, my jak ci zaśpiewamy, no to i on taki zadowolony, że śpiewaj to. No, także podobny do tego naszego amator pijak lalkarz. No taki lalkarz tu chodzi. Też taki siwy, mały, krępy. No ja mówię, że Mariano Pania podobny, ale on taki grubszy trochę, bo ten amator siwy lalkarz to taki malutki, szczuplutki, taki kurdupel się zrobił od wódki. No człowiek chudy się robi. No i jeszcze podły na dodatek ten amator pijak lalkarz, bo mały, bo kurduper. A jeszcze na dodatek w Anglo-Ameryce Białystok skończył szkołę lalkarską. O cholera jasna, szkołę lalkarską. Ja mówię, gdzie tam? No to wstyd robi, przynosi wstyd, no, złą opinię. A my tu chcemy, żeby po prostu jak ktoś sobie robi czarny PR, no to na jego konto niech sobie robi... I to jest słuszne, że taki jest bilans ostateczny. No, bo Anglo-Ameryce Białystok nikt czarnego PR-u nie zrobi, bo tam teokracja była, teokracja jest, a tutaj nie ma nigdzie, tu nigdy w Boga nie wierzy. Czy ty wierzysz, że ta baba, co tam te majtki na bazarze Różyckiego sprzedaje, chociaż ona jest tą byłą katoliczką moherową, że ona w Boga jakiegoś wierzy? Jak tak raz tam byłam obok i no niechcący na przystanku tak kręciłam film, a ona chytra to widziała. Jak się wściekła baba, zaczęła wrzeszczeć. Ja mówię, Boże, jaka ona wtajemniczona. Baba gruba, wielka, brzydka i tam wisiały takie paski, zamki, sznurówki. No tam na bazarze, przed bazarem w witrynie. No, baba tak się wściekła, no bo widzicie pani. Także ludzie sobie sami, proszę Państwa, robią zły PR. No. No i ten Laskowski zaczął gdakać, zaczął krakać, a ja mówię, ja przepraszam bardzo, przecież pan pochodzi z Białegostoku. Tak? No. Anna Romanowicz też mieszka tam w Białymstoku, co prawda z Sokółki pochodzi, ale to przecież nie o to chodzi, że skąd pochodzi, jak ta Elwira Ruda mówi, że tam z Białegostoku, że z Białegostoku. No to się nie mówi, że z Białegostoku. To kiedyś się mówiło, prawda, że Jurand ze Spychowa. No ale teraz to chyba już nie są czasy Krzyżaków. Chociaż Krzyżacy też tutaj Polskę nawracali. No bo tu jest ciemnota, ślepota, to chociaż ktoś jak
spojrzy na krzyż, to może coś mu się przypomni z kościoła, że po co ty przestajesz chodzić do kościoła? Dlaczego wy nie chcecie chodzić do kościoła? No macie swoje powody, ja was rozumiem, ale musicie walczyć o swoje uduchowienie, bo szatan, diabeł jest bardzo przebiegły, jest chytry i po to szatan, diabeł nie śpi, żeby wymyślać nowe sztuczki. Przechytrzył Angelę Merkel, bo ona wpuściła do Niemiec bardzo dużo uciekinierów. Ona jest dobrą kobietą, chciała dobrze, ale diabeł chytrzejszy. I zaczęli tymi bombami rozsadzać, niebezpieczne. Straszne, to jest po prostu straszne, że człowiek dobry, że go może i taki los spotkać. No, chyba najbardziej to widać na przykładzie Jezusa Chrystusa, że tak jak karitasowo mówimy, rozdawał zupę, a oni go zabili. No bo zrobił niedźwiedzią przysługę, to oni chcieli więcej i więcej, że on musi dawać, że on musi, no takie dziecko, no kurczaczek się do mnie przyczepi, chłopczyk, no ja go rozumiem, on jest milutki, grzeczniutki, ja go bardzo rozumiem, no ale facet taki z ikrą, jak to się mówi, facet z jajami, żeby nie wiedział, o co chodzi, no i ten Przybyłowicz nas tutaj atakuje, że wiesz, burdel w domu zrobił, ja mówię, tu pijak nie będzie, nie, zamykamy, nie chcemy od niego żadnego wsparcia finansowego, bo to wiecie państwo, jak to są tysiące, a to, za prąd, za światło, za wodę, za mieszkanie, za to, za tamto zapłacić, teraz za T-Mobile, teraz za Orange, za to wszystko pozapłacać, no to przecież końca tego nie ma, ale my mówimy stop, pijak tu już nie wejdzie, niestety, no bo ja mówię, słuchaj Litka, pijak to ze złości, to może ci oblać benzyną, podpalić i będziesz miała dopiero. A no właśnie, przecież na centralnym widziałyśmy, jak się bezdomny podpalił, oblewając się benzyną i ogień był aż pod sufit, że wszystkie babki wyległy z kas, oczy jak 5 zł, że co? No przybiegł człowiek z gaśnicą z taryfy. Ugasili, ale on umarł, przyklili go taką. Pogotowie przyjechało, stwierdziło zgon. Ale za jakieś 10 minut kogoś z peronu policja wyprowadzała w kajdankach. To więc nie wiem, jakieś takie to dziwne, czy on się sam podpalił, czy ktoś mu pomógł, czy ktoś. Także widzicie państwo, to jest takie przykre, że człowiek jest taki głupi. I im bardziej będzie zabobonny i średniowieczny i będzie się zadowalał tylko Biblią dla ubogich, tym co ładne dla oka, że laleczki mu w głowie, bo to w kościele, wiecie państwo, umalowane są, umalowane, ruszają się w średniowieczu te postaci, one się ruszały, ale jak myśmy w szkole mieli, że przez Twe święte zmartwychwstanie apokryf, tu jest apokryf, tam jest apokryf, że to co było w kościele, to właściwie te postaci i w apokryfach, one w sumie nie podkreślały bóstwa Jezusa Chrystusa, na przykład, chociaż Jezus i tak nie był Bogiem, bo był tylko Synem Bożym, tak jak to w rozmowie wynikało z faryzeuszami, powiedział do nich, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym, czyli że Jezus Chrystus był Synem Jahwe i nigdy za Jahwe się nie uważał, ale oni chcieli go już zabić, bo chcieli zabić go wcześniej, a to był tylko pretekst i tutaj cały plan uknuty szatana diabła i Herod spisek knuje w kolędzie śpiewacie. No to musicie wiedzieć, że te podstępy są wszędzie, bo szatan diabeł jest profesorem, który ma 6000 lat. Jest mądrzejszy od każdego profesora z Uniwersytetu Warszawskiego. Tfu! Zważywszy, że to wszystko co tu, to jest głupie. Oni tam mają te tony książek i o papieżu. Jak wejdziecie państwo na pierwsze piętro po lewej stronie, jest przecież religioznawstwo, to macie państwo o papieżu. Nikt tego nie czyta. No chyba, że ktoś jest na religioznawstwie. To musi, to wtedy musi, ale za darmo nikt nie chce. Także macie opłacanych agentów w Radiu Z, macie opłacanych agentów w tych wszystkich. Jak tę toczkę tam włączam, proszę państwa, co Rysio przyniósł, jak nie Radio Z, to jakieś inne radio. Takie bzdury i oni zachwalają Hankę Gronkiewicz-Waltz, zachwalają wszelkich oszustów, złodziei, takich karteczkowców, którzy za plecami karteczki na bankiety rozdają swoim, którzy uwielbiają się dzielić swoim,
dla siebie, dla swoich. To jest, proszę Państwa, oczywiście, że to nie jest biblijne, to jest abiblijne, to jest demoniczne. No ale od tego może się zacząć, bo człowiek, który jest w zbożu Świadków Jehowy, też może go ten świat pociągnąć, że imieniny, urodziny, hulaj dusza, piekła nie ma. To dlatego, że wiecie Państwo, ktoś jak głosi, ja głosiłam bardzo pilnie u Świadków Jehowy, bardzo pilna byłam, no byłam tu Alina Lasota, wywiady takie miała u Świadków Jehowy, a to u siostry Działkowej tutaj, na, gdzie jest Kino Luna, w tej szkole ona tam mieszka, a to tu, a to tam, że ja taką Jehówką byłam bardzo wzorową i ona była zaskoczona, ta Alina Lasota, Litwinka, jako ambitna i przeambicona, ale z tym wszystkim, z tą wiedzą pojechała na Litwę. No i dlatego na Litwie i te Litwinki, na Litwie z dużą mądrości, mówią, że są bardzo chytre, przebiegłe, inteligentne, ale jakieś takie dziwne prawo mają. Nie wiem, dlaczego ta Alina Lasota wróciła na Litwę, że tutaj prowadziła te wernisaże, bo kultury w Warszawie jest brak. I promocje i różne te, i nawet śpiewała w zespole Śląsk. To teraz właśnie ta Alina Lasota Martę Dobosz rozreklamowała. Martę Boros też, Centomirskiego też, bo jako Sybirak, przyjechał tutaj Stefan Centomirski, no i Hugon Bukowski w archiwum, poczytaj opinię, jak zmarł. Stefan Centomirski napisał, proszę Państwa, piękny artykuł o Hugon Bukowski o Stefanie Centomirskim. Proszę Państwa, piękny artykuł, że Van Gogh, Leonardo da Vinci i inni wielcy nie umywają się przed Stefanem Centomirskim. Także proszę się zainteresować tym nazwiskiem Stefan Centomirski, bo to wiecie Państwo, jak to jest w świecie. Jak ktoś, to i ja. Jak w Radiu Z ci płacą, to ty gadasz. Oczywiście, że bzdura, ale jakie piosenki. Jakie piosenki żydowskie bez melodii, wykańczające ludzi. Ja to wyłączam. Ja to zdecydowanie wolę bardziej włączyć Radio Maryja, bo tam coś ktoś mówi na jakiś temat. A ja przecież nie jestem tępą kobietą i wiem, na jaki temat mówi, wiem, dlaczego ten ktoś mówi, ktoś to dlaczego przyjmuje, nie przyjmuje, i sobie biorę poprawki i mi to gra. Ale nie te żydowskie piosenki z Radia Z. Obrzydliwe. To samo 30 lat temu, to samo 20 lat temu, to samo 10 lat temu. I że pójdą pić kawę dziennikarze, a puszczają taką piosenkę, a ty tu się musisz męczyć. Ja wyłączam won, won, dziadostwo, won. No, także proszę Państwa, dziadostwo, bo nie ma mądrości, nie ma logiki, nie ma rozsądku. Człowiek, jak jest leniwy, myśleć, to chyba to najgorsze. Najgorsze. Nawet mówili czemuś biedny, bądź głupi. To nie zawsze tak jest, no ale to jedno z drugiego może wynikać. Ludzie złośliwi to zawsze myślą, że tak jest i tak tłumaczą. No ale ludzie bogaci, kształceni też są przesądni, też są ciemni, też są zacofani. Dlatego rozśmiałam się tutaj, gdacząc nad Uniwersytetem Warszawskim, że tam bardzo dużo jest ciemnoty, nawet i hołoty. Jak tak po tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, po Buwie na Dobrej 56, studentka idzie, czy student, i patrzy się w sufit, ma kopyta w kieszeniach, rozpasane, rozbujane. To co z tego będzie? Hołota będzie, bo już jest. Coś okropnego. Coś okropnego, bo ludzie sobie myślą, że studiują po to, żeby mieć dużo pieniędzy, prawda? Och, żeby po pierwsze, albo po pierwsze to może być, żeby być kimś. Mieć i być, czyli to. Mieć i być. Także proszę słuchać naszego radia Tok FM, Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra, i proszę do nas od razu dzwonić na temat czarny PR dla taktofinanse.pl. Czarny PR dla Orange Corporation. Czarny PR dla Play abonament. Czarny PR dla różnych takich, którzy myśleli, że jak ta pluskwa
wyciągną z człowieka krew. I tutaj do Gabriela już. Święty Muczennicze Gabriele, moli Boga nas. Święty Muczennicze Gabriele, moli Boga za nas. Jest akatyst Gabriela, nawet radio WIS, już tego radia nie ma, ale to lepsze radio, bo tam dużo było edukacji, dużo było literatury, dużo filozofii takiej do rzeczy, bo filozofia jak jest nie do rzeczy, to też jest mało warta, przydatna, a szkodliwa, szkodząca, szkodzi. No, to już powiedziałyśmy wszystko, tak żeby każdy zrozumiał. Proszę bardzo, zapraszamy do Zwierek. Tam skąd pochodził, gdzie mieszkał, gdzie żył, gdzie się urodził, proszę Państwa. Zwierki pod Zabłudowiem. Gabriel i z niego wyssał krew. Starszy o parę lat kolega. Krew. Kato. Zakatować. Zniszczyć. No i te tortury średniowieczne. Te tortury średniowieczne. Jak w Białymstoku był pokaz takiego oporządzenia do tortur, maszyny tortur. Proszę Państwa, to ja w ogóle nawet na to nie poszłam, nie chciałam. Potem trochę żałowałam, trochę myślę, a potem bilet był za 40 zł, że w Muzeum Wojska można było zobaczyć maszyny tortur, narzędzia tortur średniowiecznych. Nie poszłam do końca, nie chciałam, nie. Obrzydliwe. Obrzydliwe. No, także widzicie Państwo, można człowieka też psychicznie zniszczyć. I te radia, Radio Z i inne, jak puszczają te piosenki bez melodii i tematyka negatywna i wielokrotnie w refrenie słowa negatywne, negatywne myśli się powtarzają, to jest tak jak w Malborku zamek jest krzyżacki. Też stałeś na baczność w takim pomieszczeniu a la toaleta i ci kropla na głowę kapała, doprowadzając ciebie do śmierci. Bo ona kapała permanentnie i ty się nie mogłeś ruszyć. Głowa też była umocowana. To nie trzeba było ścinać toporem głowy. Także Państwo zobaczą, jakie metody stosuje szatan diabeł, jak bardzo szatan diabeł jest przebiegły. Jaki to jest pan profesor, który ma nie 50 lat, jak pani profesor na Uniwersytecie Warszawskim, ale 6 tysięcy lat. I Angela Merkel zwiódł i innych, proszę Państwa. Także Janek Witek zawsze mówi o tych Żydach, że podróżują po całym świecie jak cyganie, a potem jak doprowadzą do ruiny, bo muszą to, jakby to jest wpisane w ich mentalność, jak doprowadzą kogokolwiek, cokolwiek do ruiny, to potem się umywają ręce i ich nie ma. Mówimy wam dziś do widzenia, życzenia składamy i kwiat, miłe są nasze wspomnienia. I, proszę Państwa, to w tym kabarecie Białystok Miłości Moja Anna Romanowicz pisała, jak Żydów przepędzono z mojego stoku. Ja tam nie znam ani jednego. Tu w Warszawie, to ja znam wszystkich, a tam ani jednego. Nawet u Świadków Jehowy. Jakoś tak, tam siostra taka jedna umarła, Lusia na Jurowieckiej, tam gdzie jest fabryka wódki, takie mostki, tam się zaczyna dopiero Białostoczek. I ona tam mieszkała koło tego mostku, gdzieś koło Ciepłej i mówi, że tutaj było getto niedaleko. Ja mówię, Boż, no ale Żyda tam nie masz. Także no, na pewno się uchowało, na pewno są też napływowi z Tykocina, gdzieś tam się pochowali. Ale z Białego Stoku, z Anglo-Ameryki Białystok wypędzili. I to jest główną tematyką kabaretu, poezji. Zresztą, bo to na bazie poezji, kabaret, co by to nie było. Białystok Miłości Moje. No nie wiem, czy znajdziesz w internecie. Nie wiem, bo ona to tak robiła, żeby to... A jeszcze nie było wtedy internetu, absolutnie, i na takiej taśmie ta próba kabaretu, przegląd
był kabaret. Było to nagrane, lenta taka, stara taśma, wideo, mamy to w domu, tak już nie będziemy pokazywali, wiecie Państwo dokładnie o co chodzi, o jaką taśmę chodzi. Także Białystok miłości moja i cały sens i wymowa tego kabaretu. Co to za cztery rodziny wybrane tam były? Cztery rody Żydów, cztery rodziny. O co tam chodziło? No. Rywka! Wszyscy jest? Wszyscy. A Natan jest? Jest. A Dawid jest? Jest. To kto do jasnej cholery jest w sklepie? I oni na punkcie pieniądza to byli tak zainteresowani, jak pijak na punkcie złotówki, którą mógłby wydać na pół piwa. To więc dlatego też żebrzą. Tę drugą złotówkę musi mieć, o więc wyżebrze tam u świętej Anny, pod świętą Anną, a to tu, a to tam i ma piwo. Posuwają się do zastraszania ludzi. Tutaj Ania Warsza mówi, tylko nie mów nikomu, żeby, nie to, że nikomu, tylko żeby on mnie nie prześladował, ten Przybyłowicz, bo ona go tam gościła. No jako kochanka, jako męża, no. No Twitter, no Przybyłowicz, Twitter, proszę Państwa. O la 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 la, proszę bardzo, na bankiet, nagrody, Feniksy. A to Kapuścińskiego, urodziny, imieniny, no proszę bardzo, Twitter, a, ha, ha, Gazeta Wyborcza, proszę bardzo, wpuszczą. No i on u niej mieszkał, psa jej sprzedał pewnie za 20 zł, żeby mieć na piwo. Nie wiem, jej nie było jakoś tak dwa dni w domu czy w szpitalu, była może coś innym się stało. I ona mówi, że potem jej groził. I tak ona się pyta czasem jak jakiś wernisaż, to żeby ją też, ona by chciała być, żeby zaprosić. Ale jej groził ten Przybyłowicz. No niestety, pijak, jak coś chce, to tak będzie ciebie maltretować, aż ci za gardło chwyci. No niestety. Dlatego nie dać mu ani złotówki. Nie sprzyjać mu i odizolować go. No a jeszcze, zwłaszcza i zważywszy, że to wariat. No, wariat. Przyleciał tutaj po pół roku do nas ze szpitala psychiatrycznego, bo ja mu mówiłam, musisz kupić to, to, to i jak dostajesz pieniądze, proszę bardzo, jest tu kobieta, baba, to kup jej herbatę, czekoladę, cukier, kawę, takie co do 50 zł. To chyba twoja to jest sprawa, prawda? A jak on to usłyszał, to się wcale nie pojawił, no bo jakże pijak miałby 10 zł wydać na jakąś babę. On musi to wydać na piwo. Się nie pojawił. Pojawił się u psychiatryków w szpitalu. No to więc myśmy się tutaj zastanawiały pół roku, gdzie on u licha jest. Przecież może już naprawdę nic nie kupować. Szkoda nam go było, bo było zimno. A on poszedł do szpitala psychiatrycznego, go przyjęli. I pół roku tam pomieszkał, no teraz to pewnie nie. A poza tym jest ciepło i strata czasu, szkoda czasu, piwo pić, wódkę pić, imprezy, uroczystości. A to co ty nie chodzisz na imprezy, na uroczystości? A ten Włodek złodziej, no to co ty nie chodzisz? Tak, posłuchaj Rysi, co Rysia mówi, że wszystkie wina kradnie, po 8 win kradnie. No to jak czasem wernisaże są bardzo bogate, to wynoszą, nic nie piją, są trzeźwi, tu wynoszą, wiesz, kradną. Także tam żadnej sztuki na wernisażu nie ma. Tutaj artystka czasem w niebo wzięta myślała, że tu przyszli też artyści, a to tego nie da się. Nie da się prześwietlić nikogo. To tylko firma, proszę Państwa, Europa. Wir sind in Europa jetzt. Także my jesteśmy w Europie teraz, nie jesteśmy in America. No, Amerykana. Nie jesteśmy, nie. Także Państwo zobaczą, ile mądrości. A weź do ręki Biblię. Tutaj mamy Pismo Święte. Pod bombką. Mamy Pismo Święte. Proszę bardzo, weź do ręki Biblię, to się wtedy dowiesz, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Tak. Zapraszamy, proszę Państwa. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. Zapraszamy i do reklamy.